Witajcie, moi mili, na kanale Zegarmistrz, a przed nami niebywały mechanizm. Przed chwileczką widzieliśmy parametry pracy tego mechanizmu, które zostały pokazane po odmagnesowaniu mechanizmu zegarka, a właściwie jego włosa. Bo to było przyczyną pewnych skoków w pracy balansu. Przyjrzyjmy się bliżej. Mechanizm zegarka to ETA C15111. Jak widzimy, mechanizm nie posiada żadnych śrub, oprócz śruby na wachniku, a płyty mechanizmu są połączone z grzewami. Również nie możemy w żaden sposób mieć wpływ na regulację balansu. Regulacja odchyłki dobowej jest praktycznie niemożliwa, chyba żebyśmy ten włos zdeformowali. Wówczas będziemy mieli na to wpływ. Problemem w zegarku była urwana śruba wachnika, która została już dobrana, a stara śruba poprzez uderzenie w zegarek pękła i część gwintu pozostała w środku płyty. Trzeba było to wyjąć. A przed nami życzona śruba, która pękła. Jej oczywiście większa część blokowała pracę wachnika, a ten element gwintu należało usunąć z płyty głównej mechanizmu. Zabieg udał się, natomiast efektem takiego stanu rzeczy było bardzo silne uderzenie w zegarek. Nie ma oczywiście co ukrywać, że mechanizm ten, ani też model zegarka nie należy do drogich. Dlatego mechanizm jest kompaktowy i nie można go naprawić, nie można go rozebrać. Jest to taka forma alternatywna dla klientów, którzy powiedzmy potrzebują zegarek do pracy i ten zegarek nie musi być szczególnie drogi. On ma spełniać funkcję podstawową, a więc ma pokazywać czas. Jak widzimy, mechanizm nie jest skomplikowany, a jego funkcje są wyjątkowo podstawowe. Data, godzina oraz sekundy. I tyle. Dlatego zawsze należy pamiętać, że zegarek mechaniczny, choćby nawet z mechanizmem kompaktowym, posiada bardzo wrażliwe części na uderzenia. Konstrukcja zegarka powoduje, że przy silnym uderzeniu niestety któryś z elementów mechanizmu musi ulec uszkodzeniu. Tutaj akurat usterka nie była wielka i udało się wyjąć gwint ze śruby. Gdyby nie udało się wyjąć tego gwintu śruby z płyty górnej mechanizmu, trzeba by było wymienić cały mechanizm. Pamiętajmy więc, że z zegarkami mechanicznymi obchodzimy się delikatnie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczyska.